Właśnie zakończyliśmy spotkanie, na którym odbyła się debata dotycząca studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sztutowo. Udało nam się, Szanowni Państwo, po 18 latach przygotować dokument, który właśnie dzisiaj oddaliśmy pod dyskusję naszym mieszkańcom. Poprzednie studium, tak jak wspomniałem, to jest rok 2004, także po tych 18 latach ciężko nam było tak naprawdę zebrać wszystkie marzenia i życzenia i oczekiwania naszych mieszkańców, ale nam się udało. Dzisiaj na debacie było tylko i wyłącznie około 40 osób, co świadczy o tym, że pozostała większość mieszkańców gminy najprawdopodobniej z tego dokumentu jest zadowolona. Ci, którzy dzisiaj wzięli udział w debacie, też w większości odeszli usatysfakcjonowani. Wytłumaczyło im się, na czym polega i jak się tworzy taki dokument, jak w przyszłości ewentualnie można będzie jeszcze dalej rozbudowywać i rozwijać naszą gminę. Także jesteśmy zadowoleni, że potencjał, który niesie za sobą wiele przedsięwzięć, również oczywiście budowa kanału przez Mierzeję Wiślaną daje dla Sztutowa możliwość rozwoju. Teraz tak naprawdę jeszcze mieszkańcom pozostały 3 tygodnie na składanie uwag, do czego oczywiście z całego serca zachęcam. Po 3 tygodniach zaczniemy odpowiadać na pytania, właśnie na uwagi mieszkańców do tego dokumentu i powolutku przygotujemy dokument, który zamieni się w uchwałę Rady Gminy, projekt uchwały Rady Gminy i wierzymy, że jeszcze w czerwcu tego roku uchwalimy nowe studium uwarunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sztutowo. Co zaowocuje tak naprawdę, że jeszcze jesienią tego roku będziemy mogli zacząć zmieniać plany naszej gminy, na co wszyscy czekają od 18 lat. W ciągu kilkunastu ostatnich lat nasza gmina jest gminą, która leży na terenie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana. Nasza gmina jest gminą, która leży też w obszarach chronionych Natura 2000 i to obszar Natura 2000, ten obszar lądowy i też również ten obszar wodny. Mamy wiele trzcinowisk, wiele obszarów chronionych, na przykład obszar chroniony rzeki Szkarpawy, rzeki Tugi i to wszystko tak naprawdę musieliśmy wziąć pod uwagę, tworząc nasz dokument. Więc tutaj musieliśmy przekonać, że nasze studium jest dokumentem, który musiał wziąć pod uwagę te wszystkie wcześniej powstałe akty prawne i wydaje nam się, że nam się to udało. Dokument powstawał prawie 1,5 roku. Przez 1,5 roku uzgadnialiśmy to wszystko właśnie z Dyrekcją Regionalną Lasów Państwowych, z Urzędem Morskim, z Zarządem Województwa, z Konserwatorem Zabytków, z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska i wieloma innymi instytucjami. Także tutaj te tereny nadzalewowe były dla nas bardzo ważne, czyli tak naprawdę obszar od kątów rybackich aż do przekopu. Dla nas wielkim sukcesem jest to, że na tym terenie w przyszłości będzie mogło powstać 8 pomostów pływających i rozwój infrastruktury żeglarskiej nastąpi. Dużym wyzwaniem dla nas również była Kobyla Kempa i obszar wokół Wisły Królewieckiej, który swoimi prawami się rządzi i tam w okolicy 100 metrów od Wisły Królewieckiej niestety nie można dokonywać zabudowań, ale te obszary poszerzyliśmy i udało nam się dzięki temu pozyskać kilkanaście hektarów możliwych do rozbudowy, do zainwestowania na terenie naszej gminy właśnie jeśli chodzi o mieszkania i mieszkaniową.